Temat jest o wiele szerszy, proszę Państwa. Tutaj była mowa o historii tak naprawdę jednej wsi. Natomiast ja muszę Państwu tutaj zarysować szerszy obraz. Może jeszcze tylko jako taki dodatek. Tutaj pan doktor wspomniał o pomniku, który powstał w 2005 roku, hucznie odsłonięty. Też wspomnienia tego odsłonięcia były istotne. Rozmawiałam z ludźmi, którzy tam byli. Mówili, że z boku stała dosyć spora grupa nacjonalistów, którzy usiłowali ich tam spychać, szczuć. Mimo obecności prezydentów to była rzecz bez precedensu. Ale potem pomnik ten ulegał zniszczeniu. Kilkakrotnie był wysadzany. Na tych nazwiskach ofiar wypisywano bardzo farbą czerwoną i czarną, bardzo obelżywe słowa. Mogą Państwo w internecie znaleźć. To nie jest tak, że robiła to jakaś ręka, tak jak potem usiłowano mówić, że to Rosjanie tam przyjeżdżali, się desantowali w środku zimy, żeby to robić. Lokalna ludność doskonale wie, kto i czyje jest sprawstwo niszczenia tego pomnika. Bardzo to dla nas okropne, bolesne. A teraz do rzeczy. Masowe zbrodnie na Polakach dokonane we wschodnich województwach II Rzeczpospolitej przez nacjonalistów ukraińskich i chłopów ukraińskich oraz przymusowe opuszczenie przez ponad 1,5 miliona naszych obywateli swych kresowych siedzib spowodowały wieloletnią traumę w naszym społeczeństwie. Dla wygnańców do dzisiaj jest to boląca, niezagojona rana. Wiedza o rozmiarach i konsekwencjach kresowego ludobójstwa była ukrywana i fałszowana już od czasów komunistycznych i tak dzieje się i dzisiaj. Jest mało znana szerszym gremium w Polsce i na świecie, a w środowiskach ukraińskich całkowicie zafałszowywana. Jedni zapomnieli, inni nie chcieli pamiętać, że tak naprawdę na Kresach kształtowała się przez wiele wieków wielonarodowa Rzeczpospolita. Innych przekonano, że to ofiary, czyli Polacy, byli wszystkiemu winni. Niektórzy, wbrew oczywistym faktom, zaczęli masowe zbrodnie nazywać walkami polsko-ukraińskimi. Tak jakby nabijanie na sztachety polskiego dziecka przez nacjonalistę, czy przez ogłupiałego, sfanatyzowanego chłopa miało coś wspólnego z walką, z tym, co nazywamy walką. Doczekaliśmy się w końcu efektów negatywnych takiej postawy. Nawet w naszej ojczyźnie z inicjatywy działaczy mniejszości ukraińskiej żyjącej w Polsce zaczęto mordercom Polaków budować obeliski chwały i nobilitować ich pamięć. Świadkowie wydarzeń znający prawdę otaczani są niewiarą. Często wtłacza się ich w swoiste kresowe getto. Taki stan rzeczy najwygodniejszy jest dla sprawców, ale też dla ludzi, dla spraw polskich wrogich i obojętnych, widzących jedynie własne, doraźne zyski polityczne czy gospodarcze. Politycy, stale uwikłani w wielką grę geopolityczną, zaczęli pomijać w swoich rachubach moralny i prawny aspekt zbrodni, jak i konieczność jej napiętnowania. Wraz z ostatnimi odchodzącymi z tego świata mieszkańcami dawnych południowo-wschodnich województw Rzeczpospolitej umiera w Polsce zaniedbana przez większość tzw. intelektualistów, polityków pamięć o tych ziemiach. A była to przecież kraina czarowna, bogata urodą, przyrody i różnorodnością mieszkających tam narodów, etnosów, religii, spinanych przez wieki klamrą łacińskiej kultury polskiej. Tam właśnie, w ubogich chatach i w dworkach, czy wykwintnych pałacach, kształtowała się przez wieki nasza kultura wysoka. Na związkach z tą ziemią budowany był etos Polaków, historia i wielkość Rzeczpospolitej. W niebyt odpływa dzisiaj rzetelna wiedza o ponad 600-letniej tradycji wspólnego bytowania Polaków i Rusinów. Została ona ostatecznie brutalnie przerwana właśnie w latach II wojny światowej. Te kilka wojennych lat i działalność jednego pokolenia ukraińskich nacjonalistów tak naprawdę zniweczyła definitywnie dorobek wielu pokoleń kresowych Polaków.
strasznego dzieła ludobójstwa ludności polskiej na Kresach oraz unicestwienia dorobku kulturowego nie byłby w stanie dokonać w pojedynkę żaden, nawet najbardziej zagorzały wróg Polski. Ale kiedy w latach II wojny światowej w jednym szeregu stanęli okupanci, Sowieci, Niemcy i wrogie na mniejszości narodowe, los kresowych Polaków został przesądzony. Wszystkie bowiem te siły dążyły do zniszczenia, a w najlepszym wypadku radykalnego zdezintegrowania tego terytorium Rzeczpospolitej i pozbycia się z tych ziem naszych rodaków. Metody zaś były różne. Zabójstwa, prześladowania, grabież, wywózki na Sybir, wywózki do Rzeszy, pacyfikacje, eksterminacja w więzieniach, obozach koncentracyjnych i w końcu ludobójstwo dokonane przez bojówki OUN-UPA, ukraińskie formacje kolaboracyjne i miejscową ukraińską ludność. Notabene oczyszczenie ze Słowian tych terenów odbywa się teraz na naszych oczach. To jest ta ostateczna czystka, wtedy zapoczątkowana. O ile jednak zbrodnie popełnione w czasie ostatniej wojny przez Sowietów, komunistów, Niemców, hitlerowców zostały stosunkowo dobrze rozpoznane, opisane przez historyków, politologów, o tyle przestępstwa popełnione na Polakach przez członków mniejszości narodowych zamieszkujących II Rzeczpospolitą nie zostały należycie zbadane przez naukowców ani do końca wyjaśnione. Dlatego między innymi nie znajdziemy opisów dotyczących rzezi wołyńsko-małopolskiej w podręcznikach szkolnych, a nawet uniwersyteckich. A dzisiaj, jak wiemy, mają z tej przestrzeni zniknąć ostatecznie. Taki los tej naszej historii jest wyznaczony przez ekipę, która się w tej chwili edukacją Polaków ma zajmować. Trudno się z tym pogodzić, gdyż całościowe straty ludzkie poniesione przez Polaków na skutek zbrodniczych działań ukraińskich nacjonalistów w latach wojny i bezpośrednio po niej mogły wynieść grubo ponad 200 tysięcy ofiar. Ale dzisiaj odbywa się proces odwrotny. Zaniża się liczby, aby nie przeszkadzały, prawda, w jakże wspaniałych stosunkach. Robią to wszystkie instytucje, które się tym zajmują. A przecież przez te wszystkie lata nie przeprowadzono sensownych badań, nie przeznaczono na to pieniądze. Tak jakby polskie ofiary były od jakiegoś gorszego Boga. Nacjonaliści ukraińscy niszczyli nie tylko ludzi, ale niszczyli na wielką skalę dobra kultury polskiej, dotrzymując tym kroku okupantom, a nierzadko nawet ich inspirując. Proceder ten rozpoczęli już w roku 1939. Ofiarą padało tysiące kościołów, kaplic, dworów i innych obiektów, które rabowano, palono, burzono, dewastowano. Banderowcy nie oszczędzali też cmentarzy i kaplic grobowych. Przykładem współdziałania nacjonalistów z formacjami niemieckimi może być napad i zniszczenie wspaniałego i bogatego sanktuarium dominikańskiego w Podkamieniu. Był to klasztor zasobny, porównywalny jedynie z Częstochowską Jasną Górą. Po wymordowaniu we wnętrzu klasztoru kilkuset Polaków, w tym bardzo licznej grupy uciekinierów z Wołynia, którzy schronili się w tym świętym miejscu, lokalni banderowcy, współpracując z 4. Pułkiem Policyjnym SS Gajcen, przez kilka dni ograbiali, niszczyli klasztor. Dane mówią o tym, że ponad 500 ciężarówek z dobrem, z wotami stamtąd zostało wywiezionych. Równie bolesne było totalne zniszczenie dorobku wsi polskiej. Palono nierzadko z mieszkańcami, inwentarzem dziesiątki tysięcy gospodarstw, obiektów publicznych, takich jak szkoły czy urządy. Niszczono według specjalnych instrukcji, a po wymordowaniu lub wypędzeniu polskich mieszkańców wycinano też i palono ogrody, sady, plantacje, a nawet pojedyncze drzewa przy domach, by ślad żaden nie został po dawnych polskich mieszkańcach. Nie wspomnę już o rozkradaniu mienia ruchomego, zwierząt hodowlanych, narzędzi rolniczych, sprzętów. Ten wykaz, ogromny wykaz, to są nasze roszczenia wobec Ukraińców, proszę Państwa, nigdy nie spełniono. Jak wyliczyć tych ludzi pomordowanych, ale przecież było też ich mienie. Ono zostało rozgrabione, zniszczone. Zbrodni ludobójstwa dokonaną przez nacjonalistów ukraińskich należy więc uznać za jedno z najstraszniejszych nieszczęść w całych naszych dziejach.
nie oznacza to, że zbrodnie niemieckie czy sowieckie były mniejsze. Chodzi po prostu o inny rodzaj zbrodni, porównywalny tylko z Holokaustem. Eksterminacje z pobudek najczęściej narodowych, często rasowych i na dodatek dokonywane w sposób bestialski, bowiem mordowano wszystkich, od niemowlęcia do starca, za to tylko, że byli polskiej narodowości. Nawet współmałżonkom nakazywano zabijanie swoich polskich dzieci, żon czy mężów. Mordowano ludzi niewinnych i najczęściej nieświadomych zagrożenia. Tak potwornego barbarzyństwa dokonanego w takiej skali w najnowszych dziejach Europy nie było. I na nic to tłumaczenie, że taka zbrodnia może przydarzyć się każdemu narodowi. Otóż nie. Tylko ludzie zindoktrynowani ideologią nienawiści, pozbawieni uczuć, moralności chrześcijańskiej, sumienia czy poganie są zdolni do realizacji zbrodni z tak wyjątkowym okrucieństwem wobec swoich niewinnych sąsiadów. Możemy więc przypuszczać, że ludzie, w dodatku chrześcijanie, grekokatolicy, prawosławni, uczeni miłości bliźniego, musieli być głęboko zindoktrynowani zbrodniczą ideologią, aby tak mordować. Jak powiedział kiedyś Wiktor Poliszczuk, nie ma bowiem zbrodniczych narodów, ale są zbrodnicze ideologie. Te ideologie, ideologia ukraińskiego integralnego nacjonalizmu i to, do czego doprowadziła, to poważna historyczna przestroga dla potomnych, której nam lekceważyć nie wolno. Kto był wykonawcami? Byli to głównie prości, niewykształceni chłopi, często sąsiedzi Polaków, ale przecież za ich plecami kryli się prawdziwi winowajcy, przywódcy i członkowie tajnej policji politycznej, czyli służby bezpieki OUN, bojówkarze UPA, policjanci ukraińscy na służbie niemieckiej i inni z formacji kolaborujących z obydwoma okupantami. To także nacjonalistyczna ukraińska inteligencja, grecko-katolicy księża, nauczyciele, działacze społeczni. W zasadzie prawie wszyscy sprawcy byli do roku 1945 obywatelami polskimi i przed wojną zamieszkiwali terytorium Polski. Ukraińcy z Zazbrucza generalnie nie mieli z tymi mordami nic wspólnego. Co istotne, co znalazłam w źródłach, zdarzało się, że udzielali schronienia i pomocy polskim uciekinierom z ogarniętego mordami Wołynia i sąsiednich powiatów Małopolski Wschodniej. Dziś pogrobowcy złoczyńców, chcąc ukryć swoje straszliwe zbrodnie przez propagowanie kultu OUN-UPE ze Zgajcen, Bandery czy Szuchewicza na całej Ukrainie w sposób nieuprawniony i fałszywy, starają się obarczyć odpowiedzialnością za ludobójstwo Polaków wszystkich Ukraińców, czyli przenieść na nich winę. To zabieg wyjątkowo nieuczciwy wobec własnego narodu, ale dokonano go. Zanim jednak członkowie OUN, a potem UPA, przystąpili wraz z okupantami do likwidacji czużyńców, czyli ludzi innych niż ukraińska narodowości, prowadzili, jak wiemy, też działalność terrorystyczną przeciw II Rzeczpospolitej. Ale ponieważ muszę tutaj dokonywać skrótów, przeskoczymy może od razu do sprawy, znaczy do kwestii tego, co działo się w Małopolsce Wschodniej, kiedy skończyła się rzeź Wołynia. Dzięki odnalezionym w archiwach materiałom, nie są to rzeczy gołosłowne, relacjom, możemy ustalić, że ludobójcza akcja została przeniesiona z Wołynia na obszar Małopolski Wschodniej już na jesieni 1943 roku. Podobnie jak na Wołyniu, dotknęła głównie bezbronną ludność polską na wsiach. Na tym terenie OUN prowadziła już od dawna intensywną propagandę wśród ludności ukraińskiej, nakłaniając ją do mordów i grabieży w imię realizacji idei depolonizacji Kresów Wschodnich. Narzędziem OUN była UPA oraz tak zwana samoobronna, czyli pospolite ruszenie, a więc miejscowa ludność wyposażona w broń i przygotowana do ataku po otrzymaniu rozkazu. Akcja eksterminacyjna w Małopolsce Wschodniej, czyli chodzi o te trzy województwa, lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie, szła w czterech kierunkach. Po pierwsze, mordowania wybitniejszych Polaków, bez względu na to, z jakiej warstwy pochodzą, czy z inteligencji, czy robotników, mieszczan, czy chłopów. Chodziło o zlikwidowanie ludzi wpływowych, zdolnych oddziaływać na otoczenie.
Drugie, wymordowanie księży polskich, których Ukraińcy uważali za naturalnych przywódców polskich. Proszę Państwa, z wyjątkowym barbarzyństwem, z wyjątkowym okrucieństwem traktowano księży rzymskokatolickich. Zginęło ich setkami, ginęły też siostry gwałcone, mordowane. Może znacie, mogą Państwo znaleźć informacje na ten temat w źródłach, w internecie nawet. Dalej, wymordowania polskiej służby leśnej, czyli inżynierów, leśników, gajowych. Chodzi o możliwość swobodnego gromadzenia się w lasach dla oddziałów UPA. W dniu 27 stycznia, czyli proszę Państwa, 1944 roku, czyli niedawno ta 80. rocznica minęła, przeprowadzono generalną akcję przeciw polskiej służbie leśnej w północnych częściach Małopolski Wschodniej. W ciągu jednego dnia w Leśniczówkach, Ostbrodów, aż po Jaworów i Sadowo w Wiśnie padło ponad 70 Polaków. Akcja przeciw polskiej służbie leśnej w południowych karpackich rejonach Małopolski przeprowadzona została wcześniej, bo już latem 1943 roku. Dalej, po czwarte, napadów na całe wsie i osiedla polskie. Akcja ta, napadów na całe osiedla, rozpoczęła się w grudniu 1943 roku. Do tego czasu były to raczej przypadki sporadyczne. Natomiast od grudnia rozpoczęła się ukraińska akcja eksterminacyjna, wymierzona przeciw samym osiedlom. Przede wszystkim w powiatach brzeżańskim, podhajeckim i rochatyńskim, która od lutego 1944 roku rozlała się szeroką falą po wszystkich województwach. Do aktów szczególnego okrucieństwa doszło w województwie tarnopolskim i niektórych rejonach województwa stanisławowskiego. Tysiące wsi, osad i przysiłków, w których mieszkali Polacy, zostało spalonych, a ich mieszkańcy wymordowani lub wypędzeni. Młodzież ukraińska, należąca do OUN, przygotowywała się do tej akcji przez szereg tygodni, ponaglana przez weteranów z Wołynia słowami zapisanymi w dokumentach. Myśmy już ze swoimi Polakami zrobili porządek, a teraz czas na was. Urządzano więc nocne ćwiczenia z bronią, organizowano nocne alarmy wojskowe, a nawet ostre strzelanie w dzień. Tępienie ludności polskiej we wsiach, w których występowała ona w znacznej mniejszości, realizowano szybko, często w czasie jednej nocy na podane hasło i rozprawiała się z nią miejscowa ludność ukraińska na dany znak. W przypadku Małopolski Wschodniej rzeź poprzedzana była czasami akcją terroryzowania, czyli zastraszania i nakazami opuszczenia swych domów w ciągu kilkudziesięciu godzin pod groźbą okrutnej śmierci zarówno gospodarza, jak i całej jego rodziny. Niewątpliwie takie wezwania kierowane do mieszkających od wieków na tych ziemiach Polaków były bezprawne, amoralne i okrutne. Dlatego na początku wielu ludzi im się nie podporządkowywało. Należy też podkreślić, że w warunkach okupacji niemieckiej takie przemieszczenia bez zezwolenia władz były po prostu nielegalne. Aby w tak krótkim czasie opuścić gospodarstwo, trzeba było przecież mieć dokąd iść i pogodzić się z zostawieniem mienia, z porzuceniem zwierząt. Tak więc dla wielu ludzi upolskie wezwania były psychicznie nie do zaakceptowania. W związku z tym fala mordów narastała. Od początku 1944 roku UPA, która miała swoje bazy w stanisławowskim Czarnym Lesie, na Bojkowszczyźnie, rejon Dolina Skole, tym samym pod samym Lwowem, w leśnym rejonie Szczerzec, Bóbrka, Mikołajów, przygotowała i wyruszyła do mordów. Istnieje dokument świadczący o kierowniczej roli OUN Bandery w planowanej eksterminacji Polaków. Brzmi on: rozporządzenie specjalne rozkazuje wam przeprowadzenie czystki swojego rejonu z elementu polskiego oraz agentów ukraińsko-bolszewickich. Czystkę należy przeprowadzić w stanicach słabo zaludnionych przez Polaków. W tym celu stworzyć przy rejonie bojówkę złożoną z naszych członków, którym zadaniem będzie likwidacja wyżej wymienionych. Większe stanice będą oczyszczone z tego elementu przez oddziały wojskowe, nawet w biały dzień. Zmobilizować do tej pracy wszystkich członków, a także młodzież i kobiety.
wykonywać wszystkie polecenia dokładnie i natychmiast. Dlaczego ciągle to zaniedbujecie? Oczyszczenie terenu musi być zakończone jeszcze przed naszą Wielkanocą, abyśmy mogli świętować ją już bez Polaków. Pamiętajcie, że jak bolszewicy zastaną nas z Polakami na naszym terenie, wtedy i nas wyrżną. Działać szybko i mądrze. Mamy w tych sprawach pełnomocnictwa od Niemców. Nie trzeba przestrzegać konspiracji. I najważniejsze, cytat, nikogo nie oszczędzać. Nawet w przypadku małżeństw mieszanych wyciągać z domów Laków, ale Ukraińców i dzieci w tych domach nie likwidować. Przypominam jeszcze raz, musi to być wykonane jeszcze przed naszymi świętami. Wyciągnąć całą broń, amunicję, bo jest teraz potrzebna. Niech broń leży na strychach. Jest rewolucja. Wydobyć broń, śmierć Lachom. Chwała bohaterom. Postój 6 kwietnia 44. Podpisane Orest Karat. Proszę Państwa, dokument ten jednoznacznie dowodzi, że nie mogło być mowy o jakichkolwiek akcjach spontanicznych, samorzutnych. To on, Bandery, wydała rozkaz mordowania wszystkich, a więc także starców, kobiet i dzieci. Nie mamy tu do czynienia, jak sugerują szczególnie ukraińscy badacze, ale i nasi, z utratą kontroli nad wydarzeniami przez ONU. Jest to po prostu kłamstwo. Wiktor Poliszczuk zwraca uwagę, że jeżeli by ONU Bandery chciała wykorzystać konflikt niemiecko-rosyjski do zbudowania państwa ukraińskiego, to w roku 1944, kiedy przegrana Niemiec była już tylko kwestią czasu, a nadzieja na choćby namiastkę samodzielnej państwowości ukraińskiej upadła, masowe mordowanie ludności polskiej straciło jakikolwiek sens usprawiedliwiony politycznie. Nasilenie więc tej akcji w przededniu wkroczenia Armii Czerwonej ujawnia, o co naprawdę chodziło o UNUPA. Celem nie było niemożliwego już do zbudowania państwa, ale jedynie fizyczne unicestwienie Polaków. Akcja ludobójcza, wyczerpująca wszystkie znamiona zbrodni nieprzedawnialnej. Zrozpaczeni Polacy na próżno wyglądali pomocy. No cóż, mamy książki, wiemy, że być może, gdyby nie określone decyzje podejmowane przez Londyn, udałoby się 27. Wołyńską na przykład popchnąć w kierunku Tarnopolszczyzny i nie doszłoby do tych potwornych zbrodni. Być może byłaby w stanie ochronić ludność naszą na tym terenie. Jednak, jak wiemy, doszło do jej rozwiązania, rozformowania. Moim zdaniem to był okropny błąd, bo to był wyrok śmierci dla Trębowelszczyzny, dla tych ludzi, którzy tam w okrutny wołyński sposób byli po prostu mordowani. Mnóstwo było sposobów, powiem Państwu, na to, aby Polaków oszukiwać. Na to też była cecha, która poza okrucieństwem mordów naszą uwagę powinna zwrócić. Bo napady były dokonywane. Tutaj jest problem wyliczenia ilości ofiar, prawda? Bo mamy miejscowości, możemy tam. Natomiast ludzie, którzy byli wypędzani, na przykład ci, którzy uciekali, też byli mordowani w drogach, byli mordowani na otwartej przestrzeni, byli mordowani w lasach. Ich kości gdzieś tam po tych rowach, parowach, lasach się poniewierają do dzisiaj. Były napady dokonywane w kościołach, gdzie ludność, szczególnie w czasie sumy, ludność na kresach była bardzo wierząca. Do głowy im nie przyszło, że mogą zostać zaatakowani podczas mszy świętej. Napady świąteczne, kiedy napadano na ludzi, którzy zasiadali do wieczerzy wigilijnej czy w czasie świąt, w ciąg Wielkiej Nocy. Wykorzystywanie do eksterminacji okupantów, Rosjan i Niemców poprzez donosy. Tam chowają się Rosjanie, tu chowają się Żydzi. To był powód, żeby całą polską wioskę pacyfikować. No cóż, były też bardzo podstępne działania, które miały wciągnąć Polaków do wspólnej walki razem z Ukraińcami. To mnie bardzo bulwersowało zawsze. Tak zginęła Wola Ostrowiecka i Ostrówki. Wezwanie na zebranie. My będziemy razem tych Niemców bić. Razem.
I co się okazywało, kiedy Niemców w danej wsi zabierano, zabranych mężczyzn otaczały ukryte wcześniej oddziały polskie i mordowały. A potem już zostawały same kobiety, dzieci, starcy. I z nimi szło już bardzo łatwo, bo to ci bohaterowie wówczas mogli sobie pozwolić na absolutne bestialstwo. Często po tych napadach, między innymi w Hucie Pieniackiej, nacjonaliści ukraińscy puszczali w obieg wyolbrzymione i fałszywe informacje o polskich zbrodniach na cywilnej ludności ukraińskiej, aby wzmocnić chęć mordu Polaków. No cóż, by zachęcić do mordu, łupowcy wyznaczali też cenę za zabicie Polaka. Nie wiem, czy wiedzą Państwo, jaka ona była. 1000 złotych, litr wódki, 100 papierosów. Taka cena była za głowę Polaka. W celu obniżenia bariery psychologicznej w mordowaniu ludności i nakłonienia jej do uczestnictwa w zbrodniach wykorzystywano też w ogromnej skali autorytet księży grecko-katolickich, którzy dzisiaj są jednymi z największych nośników idei banderowskiej, niestety. Nie zostali za swoje zbrodnie ani przez Watykan, ani przez swoje jakieś tam władze zwierzchnie, prawda, potępieni należycie. Często w napadach brali udział synowie, córki duchownych grecko-katolickich. No cóż, w schyłkowym okresie wojny morderstwa w Małopolsce Wschodniej dokonywane były też masowo dla zdobycia polskich dokumentów, będących dla zabójców przepustką do wolności. Dlatego bardzo wielu oprawców zabierało dokumenty pomordowanych ofiar. Dzisiaj żyją między nami, ukrywając mroczną swoją przeszłość. Dzisiaj, kiedy o wiele bardziej, jak się okazuje, opłaca się, w cudzysłowie, być Ukraińcem, czy być Żydem niż Polakiem w naszym kraju, okazuje się, że wielu z nich, którzy przez lata ukrywali przed rodzinami swoje pochodzenie, dzisiaj do tego pochodzenia się przyznają. Paskudna historia, często oni nawet, jakby to powiedzieć, wyłudzali zapomogi jako ofiary mordów ukraińskich, a to byli właśnie ci sprawcy. Miasto Lwów w końcowej fazie, zanim jeszcze wkroczyli Rosjanie, po kilkadziesiąt młodych osób dziennie ginęło dla zdobycia tych dokumentów. Młodzi mężczyźni szczególnie bali się w ogóle wychodzić z domów, ponieważ byli właśnie dla tych dokumentów, a musieli mieć przy sobie, prawda, kenkarty, żeby móc się poruszać. Mordy dokonywane były też w pociągach, napady na kolei, były napady na miasta. Tak, nie inaczej. Podsumowując, wyniki tak przeprowadzonej akcji w Małopolsce Wschodniej okazały się przerażające. Setki tysięcy ludzi bądź zginęły, bądź znalazły się bez dachu nad głową, bez środków do życia. Drogami w kierunku zachodnim płynęły rzeki uchodźców. Mimo ogromnej ofiarności reszty społeczeństwa, głównie mieszkańców większych miast i organizacji społecznych, nie udało się zapobiec wielu nieszczęściom, bo brakowało żywności, leków, ubrań. Beznadziejne położenie pozbawionych wszystkiego ludzi wykorzystali też Niemcy, masowo wywożąc ich na roboty do Niemiec. No cóż, jak wykazują źródła, wszelka obrona w Małopolsce była bezcelowa w sytuacji, gdy nie tylko Ukraińcom, ale także dwóm pozostałym okupantom sytuacja była ze wszech miar na rękę. Każdy z nich dążył do wyniszczenia ludności polskiej i usunięcia jej na zawsze z terenów kresowych. W takiej sytuacji nie było dobrych rozwiązań, jak w greckiej tragedii. Społeczność kresowa czuła się rozgoryczona obojętnością mieszkańców Polski centralnej na swój los, a przede wszystkim obojętnością władz państwa podziemnego. Dotyczyło to także braku reakcji na ukrywanie się na terenie generalnego gubernatorstwa winnych zbrodni lub nakłaniania do niej. Oczywiście mieszkańcy Polski Centralnej mogli być zdezorientowani, ale odpowiedzcie Państwo na pytanie, dlaczego mimo upływu 80 lat
ta obojętność, ten brak serca dla ludzi, którzy doznali tak strasznych krzywd, nie został odwołany. Dlaczego my litujemy się bardziej nad sprawcami niż nad ofiarami, strasznymi ofiarami, które przecież były naszymi rodakami? Dziękuję Państwu.